Już jesteśmy na wizji, prawda? To co? Co? To powinien być dzisiaj, no właśnie. Jak strasznie ciężko mi zacząć, ale już próbuję zacząć. Dobra, to co? To mamy gdzieś sterownik. Istnieje sobie gdzieś sterownik, prawda? Tutaj mamy nasz piękny sterownik. Ten, tak, czyli tam ten nasz driver, który ma szereg jakichś funkcji. I co on ma? On ma w środku probe, tak? Taka ważna funkcja w tym sterowniku, probe. I ten probe, no on, to czy cały ten driver musi być skojarzony z jakimś device'em, tak? Mamy jakiś inny taki koncept w jądrze, który się nazywa device, prawda? No i driver to jest jakiś kod, który musi zostać skojarzony z jakimś device'em, prawda? I ten device zasadniczo trzyma wszystkie zasoby skojarzone z tym urządzeniem sprzętowym. Pewnie tam gdzieś jest jakoś zarejestrowane, których odczerwań używa. Pewnie tam ma gdzieś swój stan prywatny przechowywany, prawda? No bo może być tak, że może być wiele device'ów, które są obsługiwane przez ten sam sterownik, tak? No nie ma problemu, mamy kilka instancji tego samego urządzenia podpiętego pod USB, no to widzimy, że dla każdego takiego, dla każdego pendrive'a powiedzmy zostanie utworzony dokładnie jeden device, no ale będziemy mieli jeden driver, no bo to jest to samo urządzenie, tylko tam się pojemnością różni. Więc każdy będzie miał swój jakiś prywatny stan, tak? Private state. Flip, tak? No. Dla każdego z nich jest ten flip, tak? Na którym możemy robić... No, to czy możemy, czy nie możemy, to jest kwestia tego, co jego prob zrobi. Prawda? Bo jego prob może zarejestrować urządzenie w DWFS-ie. Jedno, może za dwa, może trzy, może pięć, sobie... albo może żadnego, prawda? Jak to jest taki sterownik, który nie wypuszcza do user space'a takiej funkcjonalności. Nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy tym device a tym plikiem, który jest. Nie, to jest device taki kernelowy, w sensie taka struktura opisująca, no co ten device tam, prawda, do czego jest podłączony, co posiada. Wszystkie jego zasoby. Tutaj pewnie też gdzieś jest jakiś uchwyt do FDD, tak? Do naszego flat device tree, żeby wiedzieć, no, że gdzie są te wszystkie właściwości we flat device tree, skąd tam można sobie przeczytać, które przerwanie, które rejestry, jakieś tam właściwości wszystkie, prawda? Więc to mniej więcej tak ta nasza struktura wygląda, tak? No ale w szczególności to taki device może mieć, ja nie wiem jak to się nazywa, znaczy trochę chyba wiem jak to się nazywa, tak? To on jeszcze może mieć jakiegoś charakter device'a podpiętego. No powiedzmy jednego dla uproszczenia, tak? No może być z tego jego prywatnego stanu wystaje jeden charakter device, tak? No bo on sobie zarezerwował, bo to jest jakieś urządzenie, które wystawia coś takiego do user space'a, tak? No i co? I strasznie dużo tutaj żeśmy się napracowali, ale ostatecznie ten charakter device to on się będzie komunikować z jakimś światem na zewnątrz. Tam my się chcielibyśmy jakoś ze świata z zewnątrz dostać do tego charakter device'a, dostać się do tego device'a spiętego z driverem i my będziemy chcieli jakoś tak zrobić, że ten nasz driver tutaj będzie gdzieś miał jakieś funkcje, prawda? Będzie musiał mieć jakieś funkcje. Takie ciekawe funkcje to co? To może to będzie open, jakiś read, write, close, tak? I będziemy mieć takie funkcje ten sterownik i te funkcje jakieś będą spięte razem z tym charakter device, tak? Close'a tak chyba nie ma. Słucham? Tak chyba nie ma close'a, jest flash. No jest jakiś, być może to się nazywa release, ale to chodzi o to, że mamy jakieś oczekiwania. Tak ja na razie mówię w sferze takich oczekiwań, jakiegoś modelu mentalnego, co tak, czym tak naprawdę, na czym operujemy. Później sobie zobaczymy to API i już będziemy się wtedy, czy release, czy close, czy z takim argumentem, siakim, prawda? To jest nieistotne. Jak raz sobie zbudujemy model mentalny, on już nam będzie podpowiadał, co tam powinno być. Prawda? I to o to chodzi. Jeszcze my rozmawiamy. Jak bardzo to, o czym mówimy, jest przenoszone na inne systemy operacyjne? Czy we FreeBSD to jest tak samo rozwiązywane jak w Linuxie? Bardzo podobnie. Okay. Właściwie różnice są, ale być może na przykład w API, z których korzysta ten driver, tak,
że na przykład API do szyny USB jest trochę inaczej zrobione, że ten zestaw funkcji jest troszeczkę inaczej wygląda, że to, no, jakieś detale, z mojego punktu widzenia to są detale. Okay. To są jakieś detale, dlatego że tak naprawdę model, model, który mi pozwala nawigować w tym świecie, jest właściwie jest na podstawie moich obserwacji z tego, co czytałem, źródła Linuxa, on jest, no, to jest z grubsza to samo, czasami się zdarza coś zaskakującego, ale z rzadka. Tak. No dobra, no oczywiście, prawda, tutaj mamy gdzieś jeszcze te frameworki nasze, tak? Są te nasze frameworki. Nie wiem, jak to napisać. Frameworks, tak? No i te frameworks to z grubsza jest tak, że w tym device my możemy dostać wskaźnik na jakiś inny device. Tak? Na jakiś inny device. I z reguły ten device nazywa się szyną, albo z tym można go utożsamić, prawda? I myk jest taki, że my komunikując się z tą szyną rozmawiamy, prawda, że ten nasz kod wykorzystuje tą szynę i wykorzystuje te funkcje, żeby sobie pogadać, tak? Czyli tutaj mamy na przykład uchwyt do szyny, na którą jesteśmy podpięci, na przykład do tej naszej szyny USB, i mamy jakiś zestaw funkcji, który nam pozwala ten pakiet USB skonstruować i go tam wysłać w drugą stronę albo odebrać, tak? Więc no to jest w miarę oczywiste, że musimy mieć i uchwyt, i funkcję, tak? Musimy mieć dane, musimy mieć funkcję, żeby zacząć z tego korzystać, tak? Więc jakiś taki z grubsza sobie żeśmy model wykształcili, no wykształciliśmy sobie też jakiś taki model, już dzisiaj sobie pokazaliśmy, że są jeszcze jakieś przerwania, prawda? I że to być może jest tak, że tutaj jest jakiś IRQ handler, prawda, który jest tam odpalany przez jakieś przerwanie i być może taki read, to tutaj jest jakaś synchronizacja, tak? Że taki read to musi poczekać na tego IRQ handlera, aż ten IRQ handler stwierdzi, proszę, są dane, wtedy wybudza tego reada i ten read leci dalej i coś tam jest w stanie zrobić. Tak? Więc już sobie z grubsza zobaczyliśmy też te środki synchronizacji, że jakoś tam będziemy ich korzystać. Akurat ja pokazałem wait event i wake up. Zdaje się, że na slajdach u Karola był jakiś inny taki mechanizm, bardzo podobny do tego, czy ten wait for completion i coś tam jeszcze. No to jest z grubsza to samo, no musimy mieć gdzieś punkt, w którym się usypiamy, I musimy mieć jakieś narzędzie do tego, żeby to wybudzać spod przerwania, tak? Więc to jak to się tam nazywa, to już jest drugorzędne, jak to API dokładnie wygląda. No dobra, to mamy jakiś taki model, a po drugiej stronie, widać tutaj, tak? Widać ten. No tutaj to mamy user space'a tego naszego biednego, tak? I ten user space, nie wiem, czy się zmieszczę. No dobra, zmieszczę się. Ale ten user space to ma jakiś tam open i idzie na drugą stronę. Ma read, write i powiedzmy tego close, tak? Ale pan się zastanawia, czy jeszcze kolejne warstwy tutaj się zmieszczą, czy... No tak, czy wszystkie kolejne warstwy się tutaj zmieszczą, prawda? No, mam mocne wątpliwości, ale w razie czego uciekniemy na drugą tablicę, prawda? I ciekniemy na drugą tablicę, dlatego że tutaj jest dużo ciekawych rzeczy. Ja od razu mówię, nie będziemy wchodzić w urządzenia blokowe. bo zobaczyłem, co się dzieje w urządzeniach blokowych i one są chyba jeszcze bardziej skomplikowane niż we FreeBSD. Ja rozumiem, czemu to jest tak zrobione, ale nie chcemy się w to bawić, tak? To jest bardzo fajnie umieć sobie zrobić mmapa na urządzeniu, ale to jest troszeczkę skomplikowane. Tak? Tam są co najmniej dwa interfejsy, przy pomocy których można wystawić blok device'a. Tak? A nie będziemy w to wchodzić. No dobra, to co tutaj będzie? Tu kernel. Tu w środku kernel. Co tutaj będzie? Obsługa system calling. Obsługa system calling, czyli będziemy mieli jakiegoś sysopena i tak dalej, i tak dalej. No to dobra. To co będzie dalej? No to
przez co będziemy musieli przejść. Jakieś pomysły? No dobra, to może psy open na razie nie rozpatrujmy, bo on jest troszeczkę ciężki. Tak, on jest cięższy niż read, write i close. Dlatego, że read, write i close to one już działają nam na jakimś deskryptorze plików. A tutaj będziemy musieli openem wykształcić deskryptor plików. Tak? I to być może będzie skomplikowana operacja. A jak już mamy uchwyt do czegoś, to już się nam łatwiej operuje. No więc powiedzmy, że mamy sysreada analizujemy. To przez co on będzie przechodził? No musimy dotrzeć do tamtego reada, prawda? No to informacja na ten temat da nam tylko i wyłącznie ten FD. No dobrze, czyli musimy jakoś na podstawie FD zidentyfikować zasób, tak, który nas połączy z tym character device'em. Tak? No to dobrze, to propozycja jest taka, że powiedzmy, że jak mamy, jak to się nazywa, task struct, tak? I nie wiem jak to się nazywa, ale mamy task structa i w nim podejrzewam, że mamy coś, co mogłoby się nazywać FD table. Prawda? Mam tu ściągawkę. Chyba to jest FD table. Tak? Czyli to jest tablica deskryptorów. Tam jeszcze jest jakiś file struct, to są jakieś dwie strukturki, które są ze sobą jakoś tam spięte, ale to jest nieistotne. Ważne jest to, że tutaj wrzucamy FD, a z tego nam co wychodzi? Fajnie by było, jakby to był jakiś wskaźnik od razu na driver. No ale zauważ, że FD może nam identyfikować wiele różnych zasobów. To może być plik zwykły, to może być gniazdo sieciowe, to może być pipe, to może być... Bardzo dużo różnych zasobów identyfikujemy przy pomocy file deskryptorów. Więc to nie może być od razu wskaźnik na charakter device'a. To musi być coś innego. Może jakiś obiekt z funkcjami, będziemy robić. Dobrze, czyli co? Będziemy mieli tutaj tak zwany obiekt otwartego pliku. Mamy obiekt otwartego pliku, on całe szczęście i w Linuxie i we FreeBSD nazywa się tak samo, czyli struct file. Tak? Mamy tutaj struct file'a i ten file opisuje nam parę ciekawych rzeczy. Tak? On ma w środku, co on mógłby mieć w środku, jak opisuje otwarty plik, to on musi pamiętać ten otwarty plik, w jakim trybie był otwarty, tak? Czy był otwarty do zapisu, czy był otwarty do odczytu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I te rzeczy pamiętamy w takim polu, które się nazywa fmode. Tak, zaraz sobie zobaczymy, tak? Czyli krótko mówiąc, jeżeli otworzyliśmy plik tylko i wyłącznie, bo zauważcie, tak jak rozmawialiśmy na systemach operacyjnych, że uprawnienia do pliku sprawdzamy tylko i wyłącznie w momencie jego otwarcia. Tak? A później, jak już otworzymy plik, to już za każdym razem nie robimy tam, nie idziemy do tego inoda i nie sprawdzamy, jakie on ma te bity RWX, tylko sobie zapamiętujemy, że go otworzyliśmy do odczytu, do zapisu. Więc teraz, jak mamy te dwie rzeczy, to implementacja reada i write'a będzie sobie na to patrzeć. Tak, czyli jeżeli write będzie szedł tutaj do tego deskryptora pliku i na przykład w unie będzie ustawione, powie. To jest tryb otwarcia. W jakim nazwie? Tryb otwarcia tego. Tak, ale tak naprawdę te flagi to są po prostu flagi dla jądra, które pozwalają mu tam wiedzieć, w jakim stanie jest ten plik i jak z niego korzystać. Tutaj mamy jeszcze pole F flags. I to jest pole, które przechowuje flagi, które przyszły nam do open. Czy pamiętacie jakieś takie flagi, które mogą przychodzić do open, które nie są związane z uprawnieniami? No to close on exec. No tak, ale to close on exec to ono będzie gdzieś tutaj przechowywane. Bo ono dotyczy samego deskryptora pliku. A co możemy mieć związanego z samym plikiem? No block. O właśnie, no block. O, to jest bardzo dobry przykład. O, non-block. Czyli tutaj może być o non-block, mogą być inne flagi o append, jakieś tam z różnymi rzeczami, prawda? Tutaj jeszcze z ważnych, ciekawych rzeczy jest jedna rzecz. Powiedzcie mi, jak mamy urządzenie, powiedzmy, że możemy mieć takie urządzenie
znakowe, które jest seekable, prawda? To co my potrzebujemy trzymać jeszcze tutaj? Pozycję tego wskaźnika. Czyli kursor, prawda? Czyli tu jest jakiś FPOS, w którym trzymamy sobie kursor. No i ten kursor w niektórych plikach będzie miał znaczenie, w niektórych nie. Tak, no jak mamy pipe'a, to w pipe'ie kursor nie istnieje, w sokecie kursor nie istnieje, ale w niektórych plikach kursor istnieje i on ma sens, żeby go utrzymywać, prawda? Więc tu będziemy sobie trzymać nasz kursor. Ten kursor to jest tego typu LOF i to tak? To jest to? Tak. Znaczy to sobie zobaczymy. I tutaj jeszcze jest ważne, że może kurczę wyświetlmy tą strukturę. To idźmy ekran do dołu. Czyli to było control. Aha, bo tutaj najpierw trzeba zmienić, dobra. Oho. I co? Nie działa? Slajdy. Nie działa. No. Ojej. Dlaczego nie działa? O. No, trochę się zachował jak Windows. ale dobra, czyli już wróciliśmy. I teraz mam nadzieję, że widzimy źródła, prawda? To może wyświetlmy strukturę file. Strukturę file można wyświetlić w ten sposób, że tutaj weźmiemy skopiuj adres wskaźnika, a tutaj wklej. Wklej i może będzie działać. Tak? O, i popatrzcie, i rzeczywiście tutaj mamy file, prawda? I mamy z ciekawych takich rzeczy, to co wam już pokazałem, tu mamy flagi, mounta, posta, zauważcie, że to jest osobny mutex, jakieś dużo różnych dziwnych pól, z takich, które nas potencjalnie jeszcze interesują, to jest na pewno to pole, file operations, i to będziemy musieli sobie spojrzeć. I wydaje mi się, że gdzieś jeszcze pod spodem powinien być jakiś private state. Czy możemy zobaczyć, czy jest tam jakiś private state? O, private data. Okej. Do tego potrzebujemy. Czyli tutaj będzie private data jeszcze i będą operacje. To są nasze FOPs, tak? FOP. Okej. Co to jest FOP? Jak myślicie? Bo to może być jeszcze różnego typu. Być może gdzieś tutaj jakbyśmy poszperali jeszcze, to byśmy znaleźli typ tego pliku, prawda? Co to jest dokładnie za... Być może w fmode, być może gdzieś jest to przechowywane. Na pewno gdzieś tutaj jest przechowywane, czy to jest plik zwykły, czy to jest pipe i tak dalej. No bo potencjalnie musimy takie rzeczy rozumieć. Być może jeszcze gdzieś tutaj jest typ przechowany, ale to nie jest... Być może jest jakoś tak zakodowany gdzieś wewnątrz innych pól. No ale jak to jest type, to co? Jak to jest pipe, to będzie wskazywało na jakieś, nie wiem, FIFO ops. Nie wiem, jak one się nazywają w Linuxie, tak? Może FIFO ops, może pipe ops, nieważne, czy tam F ops, tak? Tak jak wygląda. To są szczegóły identyfikatorów nazw, prawda? Jak to będzie plik zwykły, to będzie musiało wskazywać na jakieś akcje związane z tym, że wchodzimy do wirtualnego systemu plików, tak? Jak to będzie character device, to będzie ciekawe. Te FOPs to nie będzie to samo, co tworzyliśmy podczas proba na ostatnich zajęciach. No właśnie. Bo struktura jest ta sama, file operation. Zobaczcie, że jeżeli to jest charakter device ops, to istnieje taka pokusa, żeby w zależności od tego, jaki to jest dokładnie plik urządzenia znakowego, żeby to i to było to samo. Prawda? Bo my tutaj sobie jakieś file operations żeśmy sobie definiowali. To samo w sensie, żeby to był dosłownie wskaźnik, tak. Tak,
Tak. Tak, więc my tak wchodzimy, pyk, prawda, dostajemy się do tego i patrzymy i o, ma operację. To my jaki od razu lecimy tam do tych funkcyjek, tak? Te funkcyjki read-write, one dostają wskaźnik na naszego fajla i to chyba byśmy byli w stanie pokazać, tak? Że one dostają na naszego fajla i one sobie z private data są w stanie wygrzebać, bo private data z reguły będzie pędzić. No właśnie, on będzie jaki? Private data będzie, nie wiem, jakiś tam inny kolor, prawda? Nie, niebieski to nie, ale powiedzmy, że żółty, prawda? Że on żółtym będzie wychodzić i żółty, no to już w zależności, bo mamy pewną dowolność, prawda? Ale żółty to może być na przykład, to może być nasz driver, bo to jest nasz stan. Tak, i już możemy sobie z niego korzystać. Być może gdzieś musimy też zapamiętać, nie, raczej tylko tego device'a. No jakiś taki uchwyt na ten zasób powiązany z device'em, no bo tutaj mamy też uchwyt na tego charakter device'a, a no musimy mieć jakiś uchwyt na to konkretne urządzenie, tak żebyśmy byli tam w stanie. Być może też na tego device'a, bo jeżeli tutaj, znaczy charakter device'a, jeżeli tworzymy kilka charakter device'ów, to powinniśmy, ten uchwyt powinien z tego naszego device'a, to powinniśmy jednoznacznie umieć zidentyfikować tego charakter device'a. No to jest kwestia takiego jednoznacznego zdefiniowania, czy jednoznacznego powiązania. No dobra, to jakby, co miał Pan na myśli, mówiąc, że ten FOP, on może wskazywać na przykład na to FIFO, to jest FIFO Ops, to jest jakby w ogóle inna struktura? Nie, to jest to samo, ale dla FIFO. Inaczej, masz, wyobraź sobie, że z danym plikiem masz powiązaną parę. Mhm. Tak, parę, która ci, parę, no nawet kropkę, tak, która ci mówi, typ pliku to jest pipe, tutaj masz wskaźnik na pipe instance, czy pipe object, oraz masz pipe obst. Okay, no ale PipeOps to jest nadal struktura file operations, tak? Tak, to jest po prostu, to ci jednoznacznie mówi, co ty masz, jeżeli masz ten plik, to co musisz zrobić, żeby przeprowadzić reada, write'a, czy jakąkolwiek inne wywołanie systemowe, tak? Okej, okay, a bo właśnie widzę, że w tym pliku, w tym FSH jest też coś takiego jak inode operations, tam super operations, to jest coś innego. A, to pewnie będzie to, tak? Inode, no bo to się tak kulawo nazywa. Okej, ale to jest jakby w ogóle inna struktura, to jakby ten, a wskaźnik jest typu file operation. A, nie, znaczy inaczej. Dobra, bo mnie być może wprowadziłeś w błąd. Tych operations mamy dużo. Mamy tutaj według mojej ściągawki mamy the entry operations, super operations, inode operations, dcache operations, address space operations, block device operations i generalnie jak gdzieś jest napisane xxx operations, to możesz sobie o tym myśleć, że to jest po prostu taki vtable z C++. To jest po prostu zestaw funkcji tak, do operowania na danym typie obiektu. Rozumiem, ale no to w tej strukturze file ten fops, on zawsze tak... Aha, dobra, bo tutaj... Tutaj się posługuje typami, a tutaj się posłużę instancją tego typu. OK? Czyli PipeOpsy są instancją nie, dobrze, przepraszam. Inaczej. File operation, tu jest file operation. No tak. I to jest typ. Mhm. A to są instancje tego typu. No tak, no, ale o to co mi chodzi, że to zawsze wskazuje na file operations, to inode operations to gdzieś indziej wykorzystywane. Tak, tak? No, tak, dobra, tak, okay. tak. Jak tutaj zobaczymy na. Tą deklarację FOPS-ów, gdzie on tutaj był. Wyżej jest. O, to jest po prostu file operation. No tak, tak, ale no to nie znaczy. I to jeszcze więcej kost, prawda? Żebyśmy tam za mocno nie grzebali. Mm-hmm. No to dobra. Czyli to zobaczmy z tym. Czyli te już operacje na urządzeniu znakowym to będzie jakby instancja, ale też taka jedna ogólna, tak? W zależności od obiektu. No bo to właśnie, to chciałem powiedzieć, że wszystkie pipy obsługujemy tym samym zestawem operacji. Wszystkie odniesienia się do systemu plików obsługujemy
typem operacji. Natomiast charakter device'y to są takie, że każdy z charakter device'ów może wystawić i z reguły wystawia swój zestaw file operations. Tak? Czyli gdybyśmy się zapisali, gdybyśmy teraz byli w jądrze i wybrali sobie kilka różnych otwartych plików odnoszących się do charakter device'ów, to najprawdopodobniej dla każdego z nich file opsy byłyby inne. Okay. Ale jeśli to samo byśmy zrobili dla zwykłych plików na dysku, to file operations byłyby te same. Tak. Okej, czyli ostatecznie chcielibyśmy, żeby tam były tamte file opsy, czy nie, żeby tego znowu... Tak, tak, to znaczy dla otwartego pliku reprezentującego charakter device'a chcemy, żeby te file operations były tożsame z tym. Okay. Tak? No tak, bo pod tymi FIFO Ops to tam w ogóle nie musi być żadnego drivera, nie? To jest jakiś kompletnie inny częściowy. Tak, tak, to po prostu masz, wiesz, tutaj masz wskaźnik private data, masz wskaźnik na obiekt pipe'a, tam są dwa bufory, jakieś muteksy, różne tam dziwne zmienne, a tutaj masz operacje, które operują na tym obiekcie pipe'a, a tak samo masz z socketami. Czyli to jest trochę taka CEO-owa... Tak, to jest inheritance. Tak. To jest taki, to jest, w pewnym sensie tak, no to są takie metody wirtualne, tak? Tylko że to jest zakodowane explicite, a nie opakowane jakimś cukrem syntaktycznym. Prawda? Dobra. Uff. No i dobra, to co? To raj będzie tak samo. To już żadnych zaskoczeń nie ma, prawda? A więc te dwa podstawowe rzeczy, IOCTL też. IOCTL też. Ciekawe rzeczy będą się dziać gdzie indziej. Jeszcze LSIG też tak samo, prawda, bo LSIG tylko potrzebuje dostać się do tego kursora, a ewentualnie tam czasami może mieć jakiś wpływ na to urządzenie, też jest takie. Da. I inne ciekawe rzeczy, które być może nie będą wchodzić do tej warstwy, tylko będą gdzieś indziej obsługiwane, no to możecie się domyślać, że stat, czy tam lstat, prawda, czy jakieś inne wywołania systemowe, które bardziej operują już na systemie plików, a nie na obiektach systemu plików. Co również oznacza, że niektóre pliki, owszem, będą utworzone przy pomocy open, ale będą też pliki, które się utworzyły czymś innym. Pipe tworzy inne pliki. No też pliki, też tworzy struktury otwartych plików, ale no właśnie takie, że tutaj będą fileopsy, a tutaj gdzieś będzie wskaźniczek na obiekt pipe, tak? No i tak samo macie tam te sokety, socket pery, prawda, te wszystkie różne dziwne pootwierane pliki, to one tak działają. Ale nas interesują tylko i wyłącznie pliki urządzeń znakowych dzisiaj, bo inaczej się zakopiemy, tak? I to gwarantuję. Dobra, to jest proste, dlatego że właściwie bylibyśmy dosyć szybko w stanie przejść, poczekajcie, ja sobie mam tutaj ściągarkę. Dzieją się być może ciekawe rzeczy, ale czytanie z pliku. No, zobaczmy sobie file operations jako strukturę. Bo ona może być ciekawa, ona może nam dawać jakieś. Ona może nam dawać jakieś lepsze zrozumienie tego, z czym mamy tak naprawdę. No i tu jest, prawda? Całe szczęście jednoznacznie. No to dobra, to na razie się przyniesie się do góry z tym naszym modelem, bo będziemy go jeszcze psuć. Ale teraz chwileczkę przejdźmy do tego, co się tutaj dzieje. I tu się dzieje bardzo dużo. Tak jak widać. Da? To znaczy się tych file operations mamy dużo i większość z nich całe szczęście nas nie interesuje. Tak? I w szczególności część z nich to są jakieś dziwactwa. Tak. Część z nich jest nawet nieportowalnych na inne systemy. Więc skupmy się nad tym, co ma szansę być interesujące.
Tak. Interesujący jest read i write niewątpliwie. Tak? No bo jest, tak? No bo to nie czytać i pisać. I co tutaj się dzieje z tym readem i writem? No to przeanalizujmy sobie tą sygnaturę. Czyli to nasz sterownik w ogóle będzie implementować, tak? Więc co? Fajla dostajemy, to jest ten nasz file tutaj, prawda? Co żeśmy go narysowali i z niego będziemy sobie private data wydobywać. Tak? Żeby się dostać do wnętrzności, do stanu naszego sterownika. Char, gwiazdka, user, no ten user to oznacza, że to jest, że to jest jakiś taki tag, który mówi nam, że to jest z user space'a ta pamięć, więc ona jest trendowata. A jak jest trendowata, to trzeba przez rękawiczki. Jak się nazywają rękawiczki do trendowatej pamięci? Kopy from user, kopy to user. Żeby się tam, prawda, czysto wyjść z tego pojedynku, tak? Size key to pewnie jest rozmiar tego, ile chcę w jedną lub w drugą stronę pchnąć. Co to jest? No właśnie, to jest pewnie z kursora, ale po co, skoro mamy wskaźnik na file i tam jest ten kursor, tak? To... Tak, ale to z reguły jest tak, że ach. To jest bardzo dobre pytanie, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba by było wiedzieć, że istnieją wywołania systemowe, które czytają z pliku i niekoniecznie modyfikują ten kursor, który tutaj jest zawarty. Na przykład jest coś takiego jak perid. Można sobie znaleźć perid, prawda? Można sobie też znaleźć parę innych pewnie wywołań systemowych, które niekoniecznie. Więc tutaj mamy jakąś taką opcję, że albo możemy z tego offsetu korzystać, albo możemy z niego nie korzystać, być może on może zostać przekazany nulem. Trzeba by było zajrzeć do dokumentacji, na co rzeczywiście wskazuje ten offset. Ja bym powiedział, że on pewnie z reguły wskazuje na to pole w tej strukturze. Ale trzeba by było sprawdzić. To są jakieś detale. Tak? Właśnie... I my mamy obowiązek ten offset zmienić, tak? To znaczy się, jak przeczytamy i to jest plik, który jest seekable, tak? Czyli mamy ten kursor, no to mamy w obowiązku ten kursor odpowiednio zmodyfikować. No to właśnie jakby cały czas mam ten dysonans, że na ESO w zasadzie zdefiniowaliśmy urządzenie znakowe w ten sposób, że to jest urządzenie, które kursora nie ma. To jakby, czy nas w ogóle kursor interesuje w sobie? Jeżeli mówimy tylko o urządzeniu znakowym? Wiesz, to były nasze oczekiwania. Mhm. A tu jest oczekiwania versus rzeczywistość. Ja wam podawałem na systemach operacyjnych jakiś ładny, elegancki model, a teraz zgrzebiemy się w rzeczywistych systemach i rzeczywiste systemy to one tam już, prawda, gwałcą pewne zasady i się tym za bardzo nie przyjmują. I być może tak naprawdę to taka główna różnica między urządzeniami blokowymi, a urządzeniami, ale to też nie ma znaczenia. Tak naprawdę to problemem jest, bo popatrz, że my możemy cały ten interfejs zaimplementować dla urządzenia znakowego. No ale sorry, mmap dla urządzenia znakowego bez sensu. No ale okazuje się, że możemy. I nikt nam tego nie zabroni, tak? Czyli widać, że ten interfejs to tak naprawdę co można, a co nie można, to jest określone przez jeden konkretny sterownik. Jeżeli ten konkretny sterownik wystawia urządzenie znakowe, które przypadkiem jest seekable, no to dobrze, a jak się na nim jeszcze da zawołać mapa, no to też być może dobrze. Tak? Okay, ale to właśnie jakby z perspektywy jądra, ktoś nam daje dwa urządzenia, to jak możemy o jednym powiedzieć, że jest charakter device, a drugi, że jest block ale device? Nie charakter device to było nasze takie uproszczenie, tak? A tak naprawdę to istnieje całe spektrum device'ów, które jest między tym, co my nazywaliśmy charakter device'em, a block device'em. Tak? Na przykład block device'y mają taką charakterystyczną rzecz, że przechodzą przez warstwę buforowania w jądrze. Tak, charakter device'y tego nie robią, nie przechodzą przez warstwę buforowania w jądrze. Ale znowuż być może ktoś mógłby sobie obzdurać, żeby wypuścić tutaj takiego charakter device'a, który akurat to, wiesz, to... Niektóre systemy, zdaje się, że chyba we FreeBSD oni doszli do wniosku, że nie ma sensu rozróżniać charakter device'ów i block device'ów. One co prawda będą się prezentować na zewnątrz, tak jak się w klasycznym Unix się prezentowały, natomiast wewnętrznie implementacyjnie nie ma sensu. Okej, okay, a to właśnie, to po co w takim razie był ten struct CDEF? Co on konkretnie wtedy mówił? Gdzie on był wykorzystywany? Nie pamiętam. Ale być może zaraz do niego przejdziemy
i już, prawda? No, tak, nas obowiązują file operations. Bo ostatecznie jak zrobimy LS Missing Hell, to nam się wyświetli, czy to jest charakter, czy jest blok. No tak, ale to jest tak, że mamy naszego LStata i po prostu ten LStat przepytuje jakąś strukturę danych i w tej strukturze danych jest po prostu jakiś bicik oznaczony, a teraz ten bicik jest umowny. Okej, okay, czyli BSD to ten bicik już tak... We FreeBSD, ale w NetBSD to jest tak, że nie rozpraszajcie się, to jest pierdółka. To jest nic istotnego, tak naprawdę to jest jakaś etykieta, tak, którą my przyczepiamy dlatego, żeby nam było wygodnie myśleć, ale okazuje się, że jest całe spektrum. Tak tego, co sterowniki potrafią robić, a czego nie potrafią. Tak, bo tu ostatecznie widzimy, że nie ma podziału, że mamy file opsy dla character device i block, to jest jeden wspólny, więc... Tak, no żeby było wygodniej. Tak? To co będzie, to co będzie, jak my to zaimplementujemy, to tak to będzie działało. Być może jest jakaś umowa społeczna, że jak implementujemy character device'a, to w jakiś szczególny sposób go implementujemy przy pomocy tych funkcji. I w szczególności niektórych funkcji nie dostarczamy. No. Ale nikt nam nie zabroni ich dostarczyć. I już, prawda? Więc no dobra, ale już powracając, bo naprawdę kopiemy ten temat i tak naprawdę pomyślcie sobie, że są device'y. Tylko, że są takie device'y, które jakby z naszego punktu widzenia jakiś tam interfejs implementują, one ostatecznie taki interfejs implementują, być może jest w jądrze jakaś warstwa translacji i najprawdopodobniej tak jest, że block device'y wystawiają inny, czy rejestrują inny zestaw operacji, jest adapter, który tłumaczy z tego na ten blok device'owy, ale ja może ściemniam, będę musiał jeszcze sprawdzić, tak? bo tam się dzieją ciekawe rzeczy i do nich jeszcze nie dodałem. No dobra, tak najważniejsze to sobie omówiliśmy. Read i write. Powstaje nam pytanie, po co jest open i po co jest list, bo close'a nie ma, tak? Bo close'a nie ma. Czyli tutaj powinno być, tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, to już tutaj przy ten Linux. Co ciekawe, kto tutaj jest jeszcze Paul? Nie wchodzimy. Nie chcę, żebym tą strukturę danych rozrysowywał. Przy takim pojedynczym klausie to się wtedy flash odpala, a jak wszyscy, którzy trzymają tego deskryptora do close'a, to się robi... Tak, ale mi chodzi o takiego close'a już ostatecznego, prawda? Ostatecznego, który zamyka ostatnią referencję do tego urządzenia. No dobra, to posłuchajcie, to tutaj oczywiście ten open i release, one są interesujące dla nas jeszcze, tak? Reszta to tak różnie. Tak to ten flash nie jest dla nas interesujący w sumie? Nie za bardzo. Okay. Nie za bardzo. To znaczy ja nie widzę, żebyście mieli w sterownikach okazję skorzystać z tego flasha. To będzie raczej zależne od sterownika, który będziemy implementowali. Jeśli w swoim sterowniku będziemy dokładać jakiś buffer, to wtedy będzie trzeba zaimplementować tego flasha, ale to będzie specyficzne. To trzeba zobaczyć. To trzeba zobaczyć, bo co? Bo my mamy gdzieś jakąś dokumentację, która nam mówi, co te file operations wszystkie robią, prawda? I jakąś tam semantykę tych file operations tłumaczą. Dla nas, mówię, dla nas najważniejsze są te cztery i na nich się skupimy, nie będziemy się rozpraszać na reszcie, prawda? Bo tego jest po prostu zwyczajnie za dużo. No oczywiście tutaj, jak sobie powiedziałem jeszcze do góry, to widać, że są jakieś takie dziwne rzeczy jak LLC. I to może mieć sens dla jakichś urządzeń, które są SIG, bo na przykład LSIG, nie wiem, jak mamy naprawdę jakieś urządzenie, które trzeba przewinąć, tak? Jeżeli trzeba zmienić tam fizyczny kursor, to być może trzeba to zrobić, tak? Mamy jakiś read iter, write iter, no i tutaj widzimy jakiś IOV iter, to być może przy pomocy, to nam mówi, że być może przy pomocy tego jest implementowane wywołania systemowe read v i write v, tak? Te wektorowe, te scatter gather operation, tak? O których tam było troszeczkę na systemach operacyjnych. No mamy jakieś pole, bo chcemy czasami oczekiwać na pliki, więc tutaj też będziemy mieli w tym interfejsie. Jak zgłaszać, czy jak rejestrować jakiegoś handlera, który będzie zgłaszać, że urządzenie jest gotowe lub nie. Tak? Mamy tego mapa nieszczęsnego. Tutaj macie jeszcze jakieś takie dziwne rzeczy. No i wszelkiego rodzaju dziwactwa związane z synchronizacją, blokadami, przesyłaniem stron, czym jeszcze, bo to są niestandardowe rozszerzenia Unixa, więc nie będziemy tutaj za mocno
wchodzić. Dobra, to co? To łatwe było, nie? To teraz idziemy, to był wstęp, to teraz wchodzimy do... To teraz wchodzi, to wtedy chodzimy do sedna, prawda? Czyli wracamy się tutaj. I przed przerwą jeszcze będzie trzeba coś zrobić, tak? Czyli wszystko fajnie. Wszystko fajnie, ale skupmy się na bohaterze. Bo on nam bardzo dużo rzeczy powie. Bohater to jest ten. To jest nasz bohater. Sys Open. To powiem wam tak, że to jest masakra. Większa niż Pol. Niż co? Niż Pol. Nie, to Pol to jeszcze łatwiej jest. W porównaniu do tego. Nie no, trochę tak straszę, ale de facto wiadomo o co chodzi. Wszystko fajnie, ale skąd wytrzasnąć to? Trzeba stworzyć. Trzeba to jakoś stworzyć. Dobra? Część mamy w argumentach. No dobrze, no dobrze, ale co masz w argumentach? W argumentach do Open to przypomnijcie, masz jakieś pata. O, dokładnie. Tak? Masz jakieś flagi. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy tam flany, no i flagi, prawda? No ale to. No ale skąd wiadomo, czym jest Paw? Jakim jest obiektem? Czy on w ogóle istnieje? Czy masz do niego uprawnienia? W którym systemie plików istnieje? Czy w systemie plików X4, czy w DWFS-ie, czy. Nie wiadomo w czym, prawda? No ale przynajmniej go mama. No NTFS-ie to nie, bo NTFS nie potrafi urządzeń reprezentować, tak? Ale mamy jakiś problem, prawda? To znaczy się, że mamy problem taki, żeby... Po pierwsze mamy taki problem, żeby znaleźć w ogóle ten obiekt, tak? No to dobra, to znaczy się, że tak naprawdę to, co byśmy chcieli zrobić, to byśmy chcieli... To byśmy chcieli i w takim uproszczonym modelu, tak? Uproszczonym modelu, bardzo uproszczonym modelu. To nasz sysopen powinien działać w ten sposób, że on sobie alokuje jakiś file descriptor, następnie wykorzystuje magiczne wywołanie, które mówi path open add. I ono i przesyła do niego wskaźnik, powiedzmy, na plik, tak? I to on tam zwraca być może jakiś error i jeżeli ten error da, no to tam później fdinsta, tak? Czyli najpierw sobie alokujemy być może jakąś strukturę takiego pliku, nie wiem czemu to się akurat fdalloc nazywa, być może file alloc powinno się nazywać, ale whatever, tak? Później przekazujemy. Później instalujemy pod określonym numerem, albo znajdujemy sobie jakiś numer, prawda? No ale to nic wam nie powiedziałem, bo tak naprawdę to cała magia jest ukryta tutaj. Prawda? Cała magia jest ukryta tutaj. I żeby tą magię wyjaśnić, to my musimy narysować jeszcze jedną warstwę. DFS. Tak? Będziemy musieli wejść do DFS-a, zanurkować, a tutaj jest parę takich dziwnych rzeczy, tak? To znaczy się będziemy mieli? Będziemy mieli pikerz. Będziemy mieli anody. Będziemy mieli system plików i będziemy mieli punkty montażowe. I to też jest uproszczone. ale spróbujemy rozwikłać z taką zagadkę, mianowicie jak sysopen ostatecznie dostaniemy się do tego open. Tak? I ewentualnie później, jak będziemy robić close'a, to kiedy zostanie zawołany release? Bo to też nie jest oczywiste, bo on nie zawsze zostanie wywołany.
nie na każdym close'ie zostanie wywołana, tak? Więc po przerwie troszeczkę postaram się opowiedzieć, co się dzieje w tej części mowy, tak? Właśnie się do tego próbowałem dokopać, jak ten close się dzieje, to tam przychodzi ten task. Puszczamy. No dobra, to ja przypominam, że pewne problemy pojawiają się już w tej warstwie, prawda? No bo jak to jest? Aha. Jak mamy FDTAPa, czyli naszą tablicę dyskryptorą, to możemy mieć drugiego FDTAPa, prawda? I możemy mieć fajla. Tak? To co? Jeden, dwa. No co, ja najpierw mam tak, że tutaj jakiś deskryptor pliku wskazuje na ten plik. Ale co mogę zrobić? Mogę sobie zrobić dup 2 i utworzyć jeszcze jeden deskryptor pliku, który się odwołuje do dokładnie tego samego obiektu. Czyli tutaj muszę mieć jakiś refcount. Refcount. Gdzieś tam pewnie jest. Musimy znaleźć tam refcount. Nie ma bata, musi tam być. No to co? To 2. Ale mogę się jeszcze sforkować. Prawda? Mogę się jeszcze sforkować, no to prawda? I się tu zaczynają 4 robić, prawda? No, więc teraz jak wołam close'a, to muszę go close'a wywołać w tym procesie dla tego deskryptora i close'a w tym procesie dla tego deskryptora i tego deskryptora. W końcu ten 4 spadnie do 0 i będę mógł zawołać co? Będę mógł zawołać fops, czy tam fop release. I będę mógł w końcu to zawołać. Tak? Tylko co ten release robi, no to już w zależności od tego, czy to jest plik zwykły i wchodzimy do VFS-a, czy mamy takie szczęście, że od razu wchodzimy do tych file operations, które są w character device. Tak? No ale widać, że jeżeli to jest character device, no to tutaj mamy ten private data i po prostu i co? I po prostu ja najprawdopodobniej muszę ten private data zniszczyć, prawda? To znaczy się albo przynajmniej oznaczyć w nim, że już nie ma żadnych plików otwartych, odnoszących się do tego private data, w związku z tym mogę chwilowo zwolnić jakieś bufory, bo nie ma sensu trzymać tych buforów, skoro nikt ich nie używa, tak? Na przykład, tak? Analogicznie jest przy open, jak już ostatecznie się dostaniemy do tego open i przyjdziemy przez te wszystkie dziwne rzeczy, no to te open, co ono tam miało? Fajla i inoda, prawda? Ono miało fajla, gwiazdka, nie wiem czy w tej kolejności ja nowa, to jest ciekawe, to jest w miarę zrozumiałe, czemu musi mieć fajla. Ono musi mieć fajla po to, żeby wypełnić private data. Ale po co mu inode? Po co mu inode? To już jest troszeczkę bardziej głębokie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy spróbujemy na niej odpowiedzieć teraz? Jeszcze raz, co to jest za open? To jest ten open z file operations należący do tego character device. Może tam wchodzić z tego inode, tego CDEVA. Tak, tego CDEVA, który jest wskaźnikiem na tego character device'a. Tak. Tylko że zauważmy teraz, prawda, to ja troszeczkę mówiłem w trakcie wykładu Karola, że to nie jest wcale takie oczywiste, co tam się dzieje w tym openie. Bo jak może działać open? Powiedzmy, że mamy naszego device'a, to jest ten nasz device, tak? Czyli to jest to, co trzyma prywatny stan danego sterownika. Tak? No bo device trzyma stan, a driver trzyma metody, trzyma kod. Tak? No to mamy tutaj stan, to teraz może się okazać, że pomyślmy sobie, że mamy jakieś urządzenie, które ma kilka kanałów komunikacyjnych. Powiedzmy, ma ich 16 jakichś kanałów komunikacyjnych. Ma 16. Tak? Powiedzmy. To co? Ale to sobie zarezerwowało, czy zrobiło sobie charakter device'a,
który się nazywa, no nie wiem, Dev Ayo Chan. Chan, tak. Ayo Chan, bez żadnego numerka. Tak? To ja mogę sobie wyobrazić takie urządzenie, które za każdym razem, jak zrobię, znaczy to jego implementacja open będzie wyglądać w ten sposób, że jak robię sobie file gwiazdka i inode, to ten inode tam, ale ostatecznie będzie wskazywać na tego charakter device'a. No być może przez warstw będzie się trzeba przegrzebać, ale on będzie wskazywać na to, no bo gdzieś zarejestrowaliśmy w systemie plików taki obiekt, który się nazywa IO-channel i on wewnątrz jądra jest mapowany na tego charakter device'a. Także istnieje jakieś powiązanie między tymi dwoma obiektami. No ostatecznie mogę się do tego dostać, prawda? Więc być może jak się do tego dostanę, to od razu się dostanę i do device'a, więc wyjmę sobie wszystko, co mi jest potrzebne do działania, tak? Ale widać, że tutaj mogę sobie utworzyć plik jeden otwarty, który będzie skojarzony, który będzie, a no i opękała. Okej. To co? To ten będzie powiązany z tym kanałem, ale jak jeszcze raz otworzę ten plik, no mogę go jeszcze raz otworzyć, to już z tym kanałem. I jak już mi się wyczerpią te wszystkie kanały i będę próbował utworzyć 17 plik z tego, to ten sterownik mi powie, skończyły mi się kanały. Można tak, prawda? Można tak zrobić. Więc no, Open jest taki szczególny, bo on mówi, jaki dokładnie stan związać z tym otwartym plikiem. Tak? I możemy związać jeden stan. Możemy jakby dawać się zawołać tylko raz i powiedzieć, że jak już skojarzyliśmy z jednym plikiem jakiś zasób sprzętowy, to już nikt inny nie może. Tak? Możemy mieć na przykład jakieś urządzenie wirtualne typu pseudoterminale i możemy odbierać dev PTS-a w opór, aż się pamięć jądra skończy. Tak? Możemy, prawda? I możemy jakieś różne kombinacje robić, tak naprawdę co skojarzymy, jaki stan skojarzymy z tym otwartym plikiem zależy od nas i od tego, co dokładnie chcemy wyrazić przy pomocy tego urządzenia, tak? Możemy zrobić inaczej, możemy po prostu dla każdego z tych kanałów utworzyć osobny plik znakowy osobnego urządzenia i po prostu pomapować je IO channel 0, 1, 2, 3, 4, po prostu wystawić osobny obiekt. Ale być może to jest mniej wygodne, niż gdybyśmy po prostu dopuszczali 16 instancji takiego czany. To mówię, to jest wszystko zależy od nas. Natomiast ten mechanizm jest dlatego taki fajny, znaczy ten interfejs jest dlatego taki fajny, że zostawia nam swobodę tego, co kojarzyć z otwartymi plikami. Tak? Jaką część tego zasobu wyrażonego przez sterownik skojarzyć. Tak? No ale dobra, to my jeszcze musimy do tego close'a. Tak, no oczywiście ten close, jak już skojarzymy, to już wiemy, że jak mamy file 1, on jest skojarzony z tym zasobem, czy z tym zasobem, no to już wiemy, tutaj mamy jakąś bitmapę, prawda, i sobie odznaczamy, że on już jest wolny, że można go wziąć na poczet następnego, spełnienia następnego open'a, prawda. Ale żeby odznaczyć, że jest ten zasób wolny, to musimy wywołać release. Mhm. Tak. A jeśli otwieramy wielokrotnie dev IO channel, to my będziemy wielokrotnie otwierali ten sam plik z perspektywy systemu operacyjnego. Czyli tą samą strukturę file. I będziemy więc zwiększali po prostu ten ref count, tak? I no file będzie nowy, i no będzie ten sam, tak? No właśnie, to wtedy jest ciekawe pytanie, co reguluje zawołanie release'a? Czy ten ref count? Trzeba by było zobaczyć w kodzie. Ja bym ustawił, że ten ref count będzie regulował to, czy wołamy release, czy nie. To trzeba by było zobaczyć. Właśnie, a jeszcze ten inode? Bo z plikami zwykłymi jest zupełnie inna historia i dużo bardziej skomplikowana i ona jest pokazana na tym rysunku. Właśnie tu... Pokazana. Tak, tak, plus minus. Znaczy bardziej minus niż plus. Przybliżony. Tak z lotu ptaka, ale to tak z orbity, prawda? Nie wiemy, czy ptak tam przeżyje.
ale okej. Okay. Mhm. Ten iNode, on jest stworzony w momencie, kiedy my wołamy na przykład MKNoda, tak? Nie, no nie. Okej. Okay. Nie. To jest chyba nic innego. Dobra. To trochę sobie porozmawialiśmy o release'ie i o tym openie, ale czas po prostu nas goni i fajnie byłoby wejść tutaj głębiej, czyli już wejść tutaj. Tak? Wejść tutaj. Bo co my tak naprawdę musimy zrobić open? Ok, czyli to już ścieram i zabieramy się za tego opena, bo się z tego nie wygrzebiemy. Ok. Jak jest system plików? System plików, znaczy całe drzewo systemu plików, to jest coś takiego. Tutaj mamy jedno drzewo. Mamy jednego namespace'a. Tak nawet bym to powiedział, prawda? Że to jest przestrzeń nazw, w której ukośniki znaczą tam, że tam jakoś przechodzimy do podobiektów, prawda? Czy kropka mówisz, dwie kropki mówią, że wychodzimy do góry, prawda? Że ma drzewiastą strukturę ta przestrzeń nazw, prawda? No ale jak sobie o niej pomyślimy, o tej przestrzeni nazw, to ona ma takie charakterystyczne rzeczy, ta przestrzeń nazw. To jest bardzo charakterystyczna rzecz, czyli ten wierzchołek sam na górze, czyli korzeń. Ona może mieć też w środku jakieś takie charakterystyczne rzeczy, które wyglądają jakoś tak. Czyli to jest co? To jest punkt montażowy. Tak, no my musimy do środka wejść i mamy jakiś inny system plików i tutaj też przechodzimy sobie po jakichś, prawda, po jakichś ścieżkach. Tak? A mamy takie dziwne rzeczy w systemach plików, bo dajmy na to, mamy coś takiego i coś takiego. I okazuje się, że to jest przestrzeń nazw, no, przestrzeń nazw, ale jak sobie pomyślimy o naszym systemie plików, załóżmy, że to są systemy plików z rodziny ext, tak? To tutaj mamy jakiś taki obiekt i ten obiekt nazywaliśmy na systemach operacyjnych inodem, tak? Czy inodem. Tutaj się będzie nazywał dnodem. To bo dnów się taka jest dziwna terminologia, czyli to jest disk inode, bo inode jest w pamięci. Tak głupio jest to zrobione. To znaczy się inode jest winodem, a dinode jest inodem. Czyli mamy taki w głowie taki proces translacji przeprowadzony. To co, to może być tak? Może tak. Dlaczego? To mamy hardlinki. Mamy hardlinki, tak. Aha. Czyli mamy taki problem, że tutaj jakieś obiekty z tej przestrzeni nazw, one mogą się odnosić do tego samego obiektu w systemie plików, tak? Jak będziemy rozwiązywać, co dziwne, zauważcie, że to jest troszeczkę absurdalne, ale my możemy mieć inne uprawnienia tutaj, dostępu do pliku, inne tutaj. I na przykład tym sobie otworzymy plik, a tym uchwytem, a tą nazwą nie otworzymy tego. Tak czy nie? Czy ja coś ściemniam? Okłamuję was. Wcale tak nie jest. Dlaczego? Bo gdzie są przechowywane? Gdzie są przechowywane uprawnienia? Są w tej nazwie, czyli w katalogu, czy w inodzie? Nie, w inodzie. A, no to dobrze. To czyli wam ściemniłem, prawda? Ale dobrze. Dobrze. W porę się zorientowałem, że was oszukuję, a wy mnie nie weryfikujecie. Uważam, nie słuchajcie. Dobra, czyli tutaj mamy te wszystkie rzeczy, które wyjmujemy sobie statem, tak? A tutaj te rzeczy, czyli te nazwy, o nazwa 2, nazwa 1, to trzymamy w katalogach, czyli w takich specjalnych plikach, tak? No dobra, czyli tak, mamy jakieś takie charakterystyczne rzeczy, które tutaj jesteśmy w stanie zidentyfikować na tym rysunku. Te rzeczy, które są z grubsza powiązaniami między nazwami a inodami,
To są trzymane w D-cache. Tak, będziemy mieli taki directory entry cache. Tak, directory entry cache. W jakim sensie są tam trzymane? Znaczy, coś dodatkowego, tak? Tego... To jest taki cache, który będzie nam trzymał powiązania, żebyśmy po prostu szybko byli w stanie to przez to drzewo nawigować. Szybko, jak będziemy, przepraszam, jak będziemy chcieli rozwiązać ścieżkę, czyli dostaniemy taki ciąg znaków, to będziemy jakoś korzystać z directory entry cache, żeby znaleźć, bo to już jest system plików, żeby znaleźć inoda, obiekt w pamięci, tak? Obiekt w pamięci, który jest powiązany z jakąś strukturą danych na twardym dysku. Czy tam w jakimś systemie plików, w jakiejś instancji, prawda? Tak, bo tutaj jest ten fizyczny świat, tak? Tutaj jest fizyczny świat, a tutaj jest pamięć jądra. No, to znaczy się, to też jest nie do końca, tak, bo my tylko niektóre fragmenty tej struktury, tak, my cache'ujemy sobie fragmenty tej struktury, tak jak jej używamy. Więc tutaj poddrzewa będą trzymane w pamięci. Tak? One będą te poddrzewa trzymane właśnie w tym directory entry cache'u i one z grubsza będą nam pozwalały szybko nawigować przez tą strukturę katalogu. Tak? Czyli będziemy w stanie iść w dół, do góry, będziemy rozumieć, że dwie nazwy odnoszą się do tego samego obiektu w pamięci, czyli do tego inoda. Tak? Okay. Czyli to jest ważny mechanizm, bo on... Ale dobra. Tutaj jeszcze jest parę innych ciekawych rzeczy. Mianowicie zauważcie, że ta przestrzeń nazw i ta przestrzeń nazw, ona może być o tyle ciekawa, że jak się zapytamy o ten wierzchołek i o ten wierzchołek i każemy powiedzieć, jaki on ma identyfikator, jaki ma identyfikator inoda, dyskowy inode systemu plików z reguły. Dwa. No to ten ma identyfikator 2 i ten też ma identyfikator 2. Trochę słabo, czegoś nam tu brakuje. Da? To my potrzebujemy nie tylko to wiedzieć, ale my potrzebujemy również wiedzieć, no, na którym punkcie montażowym się znajduje ta rzecz. Tak? Czyli każdy taki obiekt, on musi mieć dodatkowo jeszcze ten punkt montażowy. I tutaj występuje też ciekawa rzecz w tym miejscu. Tak? Bo nasz system musi rozumieć, że jak dojdzie do inoda, do takiej pary w tym systemie plików, to musi przeskoczyć do drugiego systemu plików. Tak? Widać? Że jest jakiś taki problem, że tak naprawdę tworzymy powiązania między dwoma katalogami z różnych systemów plików, tak? To jest katalog z jednego systemu plików, a tu jest root directory z drugiego systemu plików. Tak? A to też będą jakieś takie problemy, że będziemy musieli tutaj przejść przez barierę między systemami plików. Tak? Czy jak będziemy wykonywać przeszukiwanie ścieżki, tak? czy no, to coś nazywa path resolution po angielsku, to będziemy musieli takie sytuacje uwzględnić. Drugą ciekawą sytuacją to są oczywiście dowiązania symboliczne. Tak? I ktoś mógłby powiedzieć, prawda, że... No o właśnie, to jest dobre pytanie. Powiedzmy, że tu mamy jakąś ścieżkę. Tu jest jakaś ścieżka, tu jest dowiązanie symboliczne. Tak? To czy my możemy sobie w tym naszym directory cache'u skeszować całe dowiązanie symboliczne? Tak, żeby przejść całe dowiązanie symboliczne w jednym kroku? Chyba nie, bo to będzie zawartość. Bo takie dowiązanie symboliczne to będzie osobny inode na dysku i on będzie wskazywał na jakiś kolejny inode, do którego powinniśmy przejść. No on nie wskazuje na inode. On ma tylko w środku nazwę. Będzie miał w środku nazwę. Tak, no to powiedzmy, że jesteśmy tutaj, prawda?
I tutaj wchodzimy do dowiązania symbolicznego. To jest ten kawałek. Prawda? Odczytujemy go. Czy my możemy skeszować w ten sposób, że od razu wziąć z tego naszego cache'u to miejsce? Bo przypuśćmy, że to wskazuje na to miejsce. Nie, bo ten link może być relatywny, więc w momencie jakbyśmy przesunęli ten... Nieważne, no być może też, ale tutaj jeszcze istnieje jeden subtelny problem. Kim jest ten pliku właśnie zmijany? A kto powiedział, że ja tym użytkownikiem mogę przejść po tym łączu? Tak? Nawet gdybyśmy się zaczęli cofać, znaczy nie mogę od razu skeszować tego obiektu, bo ja muszę wyjść sobie do góry i przejść po wszystkich ścieżkach w dół i sprawdzić, czy mam uprawnienia, żeby przejść przez te ścieżki. Więc w tym cache'u będziemy tylko i wyłącznie cache'ować pojedyncze komponenty ścieżki. Tak? Tylko i wyłącznie pojedyncze. Nie będziemy jakby... Name to jest tylko to, co się znajduje między dokładnie dwoma ukośnikami. Tak? Nie możemy cache'ować czegoś, co ma w środku ukośnik. Tak? Czyli pojedyncze directory entry caches. Czyli potem jak sobie robimy to w resolution, to sobie patrzymy na tego name'a, patrzymy w związku z rozkaczemy, patrzymy na tego name'a. Tak, to znaczy się musimy tego naszego patha. Tak, jak ten nasz path jest A, B, C, D i tak dalej, to my musimy po kolei przechodzić, ten nasz path resolution, on przechodzi nam przez te poszczególne rzeczy. Sprawdzamy to uprawnienia? Tak, sprawdzamy, znaczy no, jak jesteśmy tutaj, to zaglądamy, znaczy to jest ogólnie skomplikowane, bo jakbyśmy sobie... Okej, to ja może już przestanę bujać w obłokach. Klasycznie ten mechanizm w Unixach nazywa się name-i. Ten mechanizm rozwiązujący ścieżki. Czemu? No bo to jest name of island. Tak? Czyli to jest coś, co nam tłumaczy nazwy na inody. Tak? No chcielibyśmy, dysponujemy tym, a chcemy dostać to. Tak? Mamy cały ten mechanizm, który musi ogarniać przechodzenie przez to wszystko. Tak? I oczywiście to się już teraz w Linuxie inaczej nazywa, natomiast Linux się jeszcze nie tej rzeczy nie wyzbył. Takiej struktury. Więc jeszcze echa gdzieś tego name'a zostają, natomiast we FreeBSD, nadal to się nazywa name'i i pozostałych Unixach. Tak? Czy coś jeszcze tu ciekawego? No jest sporo ciekawych rzeczy. Ten mechanizm przechodzenia przez te ścieżki jest dość skomplikowany. Ja mam jakąś listę, sobie przechodziłem przez niego i być może sobie przyjrzymy go na ćwiczeniach, tak? Spróbujemy się tamtędy przejść, ale tak bardzo zgrubnie, bo tego jest za dużo, tak? No dobra. Okej. A to właśnie jakby ten dyrektor entry cache, to on... W pewnym sensie tak koncepcyjnie nie jest potrzebne. To jest dodatkowa warstwa po to, żeby przyspieszyć po prostu rozwijanie. No, gwarantuję ci, że gdybyś nie miał tej warstwy, to system działałby przeokrutnie wolno. Okay. Tak, bo. A to właśnie co w ogóle trafia do tego cache'a i jak duży on jest? Nie powiem ci, jak duży jest, ale zapewne trzyma, jeżeli sobie teraz zapuścisz finda na głównym katalogu i zaczniesz przechodzić przez wszystkie katalogi na swoim dysku, no to pewnie część pewnie wciągnie, on jest dynamicznie zarządzany przez Yoast. Tak? Natomiast z grubsza możemy sobie zobaczyć, co tam jest. Wystarczy, że sobie zobaczymy struct dentry. Tak? A struct dentry, mieliśmy sobie tam dentry, tak? I znajdźmy definicję tego dentry, o, w dcache'u jest. No i wiesz, no. Parent, name, inode, dentry operations, w jakim systemie plików jest, jakieś różne
dziwne rzeczy, prawda, służące do jakichś implementacji różnych dziwnych wywołań systemowych, czy i tak dalej. Więc tak naprawdę to z tego nas interesuje, czyli tak jak wam powiedziałem, to jest name, parent i inode. Tak, to są te rzeczy, które nas najbardziej interesują. Tutaj macie jeszcze small names, denter operations jest ciekawe, ale nie tak bardzo. Bardziej ciekawy jest superblock. Jeszcze potrzebujemy superblock. Czemu superblocku? Bo my musimy wiedzieć, do którego systemu plików przynależy ten inode. Tak? A czemu? Znaczy, jakby potrzebować jakoś usuwać tego inode, to wiedzieć, jakie procedury wywołać. No, różne rzeczy będziemy potrzebować sobie robić na całym systemie plików. Natomiast warto jedną rzecz powiedzieć. Otóż jak mamy system plików, to możemy mieć wiele instancji i tutaj mamy taki przykład, że jest jedna instancja i druga instancja. Tak? Każda z tych instancji, znowuż mamy gdzieś metody i mamy gdzieś stan. Tak? To jest rozłączne, to są dwie rozłączne, w przeciwieństwie do języków obiektowych, w których to sklejono. Tak? No to co? To X4 to jest zbiór metod plus jakieś struktury danych, znaczy format struktur danych. Tak? Natomiast dla każdej instancji X4 musi zostać utworzony nowa instancja systemu plików. I ta nowa instancja systemu plików jako struktura w pamięci komputera, tak? To będzie nasz super. Tak, to się tak dziwnie nazywa jakoś w tym ISD to się chyba nazywa mount, co jest troszeczkę bardziej intuicyjne, bo to jest po prostu punkt montażowy. No bo my de facto każdy punkt montażowy, no to też nie jest, bo tam są te bindy, dobra, nieważne. Ważne jest to, że super jako struktura danych to jest generyczny opis superbloku dowolnego systemu plików. Tak? Czyli super jako struktura danych zawiera w sobie super opsy. I moglibyśmy sobie zajrzeć do tych super opsów i zobaczyć, co one robią. I oprócz tego to jeszcze zawiera desuper. Tak, czyli superblock, czyli wczytuje sobie do RAMu superblock tego konkretnego systemu plików. Tak? Czy to jest struktura danych zarządzająca tym systemem plików. Z niej będziemy sobie dostarczać inode'ów. Potem VFS korzysta z super opsów. Z superopsów chyba wyciąga właściwe opsy. No właśnie, bo jak my implementowaliśmy ten nasz X4... Superopsy to sobie znowuż, to jest typ, to jest definicja. Natomiast mamy różne superopsy, tak? Mamy X4 opsy, mamy NTFS opsy, FAT opsy i tak dalej. Okej, okay, jak pisałeś na przykład ten nasz X2 na SO, no to były te i tak X2. I tak i nie. Dlatego, że jest pewien podział, to znaczy się my na początku nie dysponujemy żadnym inodem. No zaledwie zamontowaliśmy system plików, więc dysponujemy tylko super. Więc z tego supera trzeba sobie dostarczyć pierwszego inoda. Jaki będzie pierwszy inod, który dostarczymy sobie? Tego systemu plików. Ten inode. I dopiero od niego będziemy mogli zacząć poznawać resztę inodów w tym systemie plików. Więc spodziewamy się, że super, jakąś z operacji w superopsie będzie daj mi inoda o podanym numerze. Tak? Sprawdzamy, czy tak jest. Nie sprawdzałem. Gdzie element zaskoczenia. Super operations. Nie, super operations. Super podkreśnik operations.
No dobra, to... to a nie, no, to, no co? No przecież wszystko działa. No raz, nie, jakieś F5. No to mnie wyrolowało. Ja mogę się podłączyć szybko, chyba, mam to otwarte. Ale nie, nie, bo to nie będzie nagrywanie działać. Aha, no to stało. Dobra, to znaczy się... A przełączasz Kuba, bo może i tak się nie nagrywa ekran. No nie. Ale przykideczka. No dobra, to znaczy się, tylko mi potwierdźcie, że rzeczywiście tam coś takiego jest. I tutaj powinno być coś. Show options for quarter read. I not that in right and drop, I not evict, I not put super sync. Więc ja nie widzę na pierwszy rzut oka. Ja nie, pierwszy, nie, nie, nie widzę na pierwszy rzut oka, ale to może być. Dobra, ja nie widzę. Ale musimy mieć jakąś. Musimy mieć możliwość tego, żeby ściągnąć. Być może to się osiąga troszeczkę inny sposób. Ale musimy mieć umiejętność ściągnięcia pierwszego inoda, tak? Więc stąd będziemy sobie tworzyć kolejne inody, tak? Które będą nam reprezentować kolejne obiekty z tego pliku tam, o jakichś określonych identyfikatorach. No i dobra, to co? To tutaj jeszcze są ciekawe rzeczy, prawda? Bo tutaj jest co? Wskaźnik na bloki? Wskaźnik na dysku. Okej, okay, to generalnie. My nadal żyjemy tutaj w sferze obiektów abstrakcyjnych. Więc jedyne, co tutaj może być, to może być tak samo jak w plikach. Jak mieliśmy to w plikach, tą sztuczkę, prawda? Więc tutaj mamy wskaźnik na. Generyczny wskaźnik na reprezentację tego konkretnego disk inoda w pamięci komputera. Tak? Czyli tutaj w przypadku Exta 4 będzie załadowany po prostu, będzie jakaś struktura, która opisuje to coś i w sobie ma jeszcze zembedowaną tą strukturę wczytaną z dysku. Tak? Czyli wszystkie tutaj będą informacje do tego, żeby pomóc Extowi 4 zaimplementować wszystkie te operacje na inodach. A co to mogą być za operacje? To może być lookup, czyli jeżeli coś jest katalogiem, to mogę sobie spróbować przejść przez to, mogę sobie przeczytać kawałek, mogę sobie zapisać, czyli wszystkie takie operacje, które ostatecznie przejdą mi na drugą stronę, czyli ja się spodziewam się, że jak będę szedł w tą stronę, to w końcu wyląduję w inodzie i w końcu zawołam jakąś metodę z inoda, tak? Więc taka jest idea. Co do tego roota, to po prostu w tej strukturze superblock jest wskaźnik na sroota, więc pewnie przy tworzeniu tego coś się dzieje. Mogą mieć to tak zrobione. Mogą mieć to tak zrobione, że od razu super ładuje głównego inoda. Tak? Więc to by mnie nie zdziwiło. To jest w miarę logiczne, że muszą mieć jakiś taki uchwyt. No dobra. To co tutaj jeszcze ciekawego się pojawia w tym równaniu? A my chcieliśmy ostatecznie dojść od tego open do tego character device, prawda? No tam gadamy, ale tam będą się ciekawe rzeczy działy. Czy tak, z grubsza już rozumiemy, czym jest inode. Tak? Inode, czyli VNode, tak? Virtual File System Node, to jest generyczna struktura danych, do której są podpięte metody konkretnego systemu plików oraz prywatne dane konkretnego systemu plików. Tak? I w tych prywatnych danych on może sobie tam trzymać na przykład wczytaną strukturę dyskową. Może nie wiemy tego, to musielibyśmy zejść niżej, zejść do warstwy implementacji systemu plików, żeby się to o tym dowiedzieć, ale my się chcieliśmy zatrzymać na inodzie, już dalej nie iść. Prawda? Jakby już dochodzimy do inoda i tam już pod spodem jest magia systemu plików, to już jest inna warstwa. Tak? Super
Super to są z reguły jakieś, jedną taką chyba dobrym przykładem operacji, która może być w super, jest sync. Synchronizuj mi zawartość całego systemu z dyskiem, prawda? Więc tam, czy na przykład stat VFS. Weź mi, wczytaj wszystkie informacje o systemie plików, takie jak ile jest używanych inodów, ile jest wolnego miejsca i tak dalej, i tak dalej. To one będą sobie tutaj siedzieć, prawda? Czyli jeżeli sobie myślimy o implementacji niektórych wywołań systemowych na systemach plików, to będą siedzieć tutaj te operacje, a na plikach konkretnych to tutaj. Tak? Czyli tutaj będzie wskaźnik do X4 Super Ops, a tutaj będzie wskaźnik X4 Inode Ops. Tak? I to pewnie jakbyśmy się przez te slajdy przewachlowali, to tam będzie pewnie jakiś slajd, który wam o tym pokaże. No dobra, czyli co? Dajcie mi szybko spojrzeć. Okej, okay. To rozwiązywanie nazw mamy przynajmniej na poziomie koncepcyjnym pokryte. Tak? No niestety, tylko na poziomie koncepcyjnym. Tak? A ja sobie tego mounta podaruję tutaj. Nie jest to dla mnie strasznie istotne. Ważniejsze jest, co się stanie w przypadku otwierania urządzenia znakowego. No więc urządzenie znakowe, tutaj jest jakiś plik, w jakimś systemie plików, tak? Więc my musimy dotrzeć, przez to wszystko przejść i dotrzeć do określonego inoda. Prawda? I teraz ten inode będzie miał w sobie wskaźnik na CDEVA. Prawda? On ma ten wskaźnik na CDEVA. I danych prywatnych są tam dla... Nie, chyba nie. To jest tak, że w probie... Nie, dlatego że ty jak otwierasz ten plik, to ty musisz rozumieć, że to jest CDEV, bo tutaj się będą ciekawe rzeczy działy. Dlatego, że ten inode, że tam będzie się bardzo ciekawa rzecz działa. Otóż, jak ty będziesz otwierać ten plik, tak, czyli robisz na tym open, tak, przechodzisz, prawda, czyli lecisz w tą stronę, wskakujesz tutaj w inode opsy, w tych inode opsach masz inode opsach, tak, to są inode opsy, masz gdzieś w tej strukturze open. Wykonujesz to open, to open bierze tego CDEVA i tworzy ci nowy plik, tak? Tworzy ci nowy plik. Ale zauważ, że jeszcze nie podpiliśmy tych file operations, więc teraz jak ty wołasz tutaj open, to wywołuje się funkcja character dev open, która najprawdopodobniej jest zaczepiona w tym CDEVie. I to jest śmieszne. I teraz ta funkcja character dev open, wiesz co robi? Wiecie co robi? Ona bierze i na hama zmienia file operations w tym file. Po prostu bierze, CDEVA wygrzebuje z niego to i po prostu bach tutaj na hama, ale zastępuje oryginalny wskaźnik. Ale czy tam nie było const? Ale... My? Może było, no. A tam, było, nie było. Przecież da się zankonstować. Prawda? No nie, no ale to tak de facto się dzieje. To jest tyle o ile dziwne, że właśnie tutaj zobaczyliśmy takie dziwne zachowanie tego systemu, że my musimy jakoś, że mamy z jednej strony uchwyt w systemie plików. Ten uchwyt w systemie plików, on jest dziwny, bo przecież tego urządzenia znakowego nie ma na dysku. Nie ma zawartości tego urządzenia, nawet nie ma... Ono jest zupełnie wirtualne, ono nie istnieje w systemie plików. W systemie plików co najwyżej mamy uchwyt do niego. Co to jest uchwyt? To jest ten major i minor. To jest uchwyt do niego, to jest wszystko. Więc gdzieś musi być jakaś tabela,
gdzieś musi być jakaś tabela w systemie plików, być może dwupoziomowa, na takiej zasadzie, że tutaj jest major, major, a tutaj są tabele minor. Tak. Minor. I tutaj jest konkretny charakter device wczepiony. I to jest to, co my tworzyliśmy w tym. No tak. Tak. Więc ten CDEV to być może, że to nawet jest po prostu, ja teraz nie patrzyłem, ale to być może jest po prostu para major minor, która pozwala temu charakter dev openowi przejrzeć tą strukturę danych, która pozwoli mu się dobrać do tego charakter device'a i ten charakter dev open wyjmij sobie z tego file operation i po prostu tutaj na hanow tego file'a włoży. I dzięki temu połączyliśmy obiekt, który posiada nazwę, z tej nazwy dostarczyliśmy sobie identyfikator. Tym identyfikatorem runtime'owy obiekt sobie wygrzebaliśmy i powiązaliśmy go z otwartym plikiem. Uff. Udało się. Tak? Udało się i myślę, że to jest wystarczająco dużo. Jak na ten wykład. Oczywiście są block devices. Da? I trochę zacząłem w nie wchodzić i obserwacja jest taka, że musielibyśmy, żeby wejść kompetentnie w block devices, musielibyśmy dość dużo powiedzieć o podsystemie pamięci wirtualnej. No bo bez tego to nie ma sensu, tak? Więc ja bym na następnym wykładzie, który tam nie wiem, będzie pewnie za 3 tygodnie, bo mamy dwa ćwiczenia teraz do zrobienia. No. To za 3 tygodnie wszedłbym przynajmniej w alokację pamięci. Tak, czyli w body systems bym wlazł. Co? W co by pan wlazł? Body systems. System bliźniaków. Okay. Jak to się nazywa? Tak. Czyli ten alokator pamięci fizycznej. Być może powiedziałbym troszeczkę o pierwotnej tablicy, o pierwotnym layoutcie wirtualnej przestrzeni jądra, może coś o zarządzaniu stroną. No, jest tam sporo tematów do pokrycia. Tak naprawdę są dwa duże systemy w kernelu. VFS i zarządzanie pamięcią wirtualną. One są ogromne. Tak? One robią bardzo dużo i co gorsza, istnieją między nimi nieoczywiste i bardzo intymne powiązania. Tak? Dlatego, że VFS bardzo lubi korzystać z mapa, a mMap jest w dużej mierze zaimplementowany przez podsystem pamięci wirtualnej. Znowuż podsystem pamięci wirtualnej, jak uzupełnia strony, to lubi bardzo się odnosić do VFS-a. Da, więc między nimi tak naprawdę nie wiadomo, czy to nie powinien być jeden podsystem, czy ktoś powinien kiedyś go przemyśleć i zunifikować to wszystko, da, w jakimś stopniu. No tak czy siak, nie wiem, czy dotrzemy do urządzeń blokowych, ale tam się kryją różnego rodzaju smoki w postaci buforowania jakichś kolejek żądań. Ja nie rozumiem, co tam się dzieje. Czy jeszcze, ale spodziewam się, co tam się może dziać. Dobra, czy macie jakieś pytania do tego, co było? No może co tutaj było na tych slajdach, może sobie jeszcze tak tylko szybko przejrzyjmy, trzeba jeszcze kliknąć tutaj. Więc na tych slajdach do tego wykładu, bo to jest wszystko, co tutaj jest, okej, okay, no to jakieś takie wprowadzenie do tych wszystkich rzeczy. No później jest właśnie powiedziane, że przechodzimy sobie przez różne podsystemy i tutaj ja wam powiedziałem tylko directory cache, ale mamy również inode cache, czyli widać, że te obiekty inodowe to one są również cache'owane, prawda? To znaczy, że jak licznik referencji spadnie do zera tym inodom, w takim sensie, że nie tym obiektom na dysku, tylko tym obiektom w pamięci, że już nie korzystamy z tych inodów, no to możemy je trzymać przez jakiś czas w cache'u. Więc super. Mam jeszcze page cache, czyli sobie buforujemy jakąś zawartość pamięci należącej do plików w page cache'u. Tak. Więc tych cache'y mamy tutaj wokół i virtual file system, tak. Normalnie z sysopen przechodzimy do VFS open,
a później patrzcie, kiedy mamy X4 Firepower, to już są właśnie w Inode Ops. To jest w Inode Opsach, to jest w FireOps. To należy do FireOps. W pewnym sensie. Znaczy nie do końca do FireOps, ale to jest wykorzystywane przez SysOpen. Bo FireOps nie powinny mieć Opena. Tak, dlatego że każdy obiekt plikopodobny tworzymy w inny sposób. Bo pipy nie tworzymy przy pomocy Opena. Tak. No dobra. Tu tak jak widzicie przechodzimy z tego, no właśnie, jak już trzeba przejść do block devices, do driverów, ale tutaj jeszcze się nawet nie siłowali, żeby napisać, jak to się nazywa, tak? Okej, jest jakieś rozróżnienie między otwieraniem plików a zakładaniem plików, coś na temat deskryptorów plików, tutaj macie te wszystkie struktury danych, o których mówiłem, file operations, inode operations, directory entry, też super block, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie przykłady file operations na plikach należących do systemu plików X2, no bo to jest tak, że ostatecznie na podstawie inoda zostanie stworzony plik, tak? No i temu plikowi to my mu zapiszemy do środka, że ty odpowiadasz takiemu inodowi i na tobie można robić taką operację, więc od razu będziemy skierować do... Od razu file otwarty będzie pamiętać, co to jest za obiekt i jakie na nim operacje wykonywać, żeby zaimplementować to, co trzeba zaimplementować. Tu jest to, co wam mówiłem, że ten file open, to on może ostatecznie wykonać parę różnych procedur, które realizują różne warianty otwarcia urządzenia czy jakiegoś innego obiektu. Sysleak, nic ciekawego. Może poza tym, że gdzieś tutaj widać, jak się przechodzi przez FireOps, tak? przez te wskaźniki. Ciekawa rzecz, którym ja się jeszcze nie bawiłem, chciałbym się pobawić, to jest Trace CMD. Można sobie generować ślady z tego, co je wiąże, czy można sobie w ten sposób wyśledzić. Runtime'owo można sobie sprawdzać, co tam się dzieje w wiąże. Tak? Się sobie zapuścić i zobaczyć, że o, jak przechodzę z tej funkcji do tej funkcji, to taki drzew to jest, tak? I to można przy pomocy Extended Berkeley Packet Filter, które właśnie z FreeBSD się wzięło i jakoś zawędrowało do Linuxa i tam dosyć dobrze się sprzedało. Ble, 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 IOURING, to jest nieistotne, tutaj macie te wszystkie rzeczy. Oprócz Address Space. Address Space opisuje, to jest fragment page cache'u, który opisuje zawartość pliku. Tak. Co tutaj jeszcze jest? No jakieś rzeczy związane z przeglądaniem tych struktur mdtable. Tutaj widzicie inny jeszcze widok na to samo, co już wam zdążyłem narysować, tak? Troszeczkę zajrzenie do file'a i jakieś podzielenie się najważniejszymi funkcjami. Tutaj kolejne jeszcze ujęcie, prawda, tego samego. Z jakimś tam być może rozpisaniem troszeczkę dokładniejszym i zasadniczo takie ble, ble, ble. Nie? Tutaj już nie ma nic konkretnego. Te najważniejsze ideowe rzeczy, znowu to samo, to powinny zostać. Tak? Tutaj jest ciekawa rzecz, że oni jeszcze wspominają właśnie o pipach. Tak? Czyli to jest ten obiekt, na który wskazuje file. Tak? Jeżeli mamy pipe. I są odpowiednie pipe operations zaimplementowane i tutaj też jest jakoś opisane. Natomiast na tym drugim slajdzie, przepraszam, bo tutaj na tych drugich slajdach jest opowiedziany, okej, jest coś o punktach montażowych, ale tutaj jest gdzieś opowiedziany ten algorytm przechodzenia przez, to jest wszystko w jednym cache'u i ostatecznie gdzieś tutaj jest ten algorytm. O. Tutaj jest ten algorytm opowiedziany, jak się przechodzi przez te odpowiednie fragmenty tego drzewa, tak? Więc to jest wszystko directory entry cache, tak? I jakichś różnych dziwnych rzeczach z tym związanych. No dobra, to tyle na dzisiaj, tak? Więc tak myślę, że to koncepcyjnie dosyć ciężko jest to powiedzieć, ale mam nadzieję, że wytrzymaliśmy.